chciałem serdecznie przywitać pana profesora Marka Druka z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ci z was, którzy się interesują na co dzień polityką, to na pewno znają profesora z telewizji bądź z innych mediów jako jednego z najpopularniejszych komentatorów życia politycznego. Ci z was, którzy interesują się sportem, być może znają pana profesora także z łamów prasy sportowej, ponieważ pan profesor jest także wielkim znawcą sportu i piłki nożnej w szczególności, wszystkich aspektów związanych społecznych, związanych ze sportem. I profesor Rafał Fedoruk otwierał naszą pierwszą szkołę 2 lata temu, gdy mówił o historycznych związkach pomiędzy związkami zawodowymi a socjaldemokracją. A dzisiaj poprosiliśmy, aby powiedział trochę o jednomandatowych okręgach wyborczych, ponieważ 6 września w Polsce odbędzie się referendum właśnie poświęcone zmianie prawa wyborczego, czy zmiany wobec systemu wyłaniania reprezentacji, i warto wiedzieć, czym są te JOW-y, tym bardziej, że to jest rzecz także ważna, która była dyskutowana w związkach zawodowych, w ruchach robotniczych, w partiach socjaldemokratycznych na Zachodzie, i chcieliśmy się zapytać profesora Fedoruka, jak związki zawodowe, lewicowe partie polityczne powinny, jakie stanowisko powinny zająć przy tym referendum, a jednocześnie także po prostu po to, żebyście wy wiedzieli, co to są te JOW-y, abyście mogli 6 września podjąć świadomą decyzję, po pierwsze, czy pójść do referendum, po drugie, jeżeli pójdziecie, to jak zagłosować. Więc oddaję głos naszemu gościowi. Dziękuję bardzo, miło państwa spotkać i tych, których miałem przyjemność już poznać, i tych, których, z którymi widzimy się pierwszy raz. Pozwolę sobie zacząć tytułem wstępu od dopełnienia tego, co Michał powiedział na temat dzisiejszego planu waszych zajęć. Otóż od więcej lat 30. związki zawodowe walczą o skrócenie czasu pracy, 6 godzin dziennie, więc myślę, że to jest początek wypełniania tej obietnicy. Proszę państwa, chciałbym zająć się po pierwsze tym, czym w ogóle są jednomandatowe okręgi wyborcze, bo to wbrew pozorom nie jest wcale zagadnienie tak proste, jak pewien muzyk rodem z Opolszczyzny przedstawia. Po drugie, chcę przedstawić dzieje tej dyskusji, oczywiście w dużym skrócie, w Polsce. Ona wcale nie jest długa. Po trzecie, no, przedstawić argumenty zwolenników takiego modelu prawa wyborczego. No i potem przedstawić argumenty przeciwników i różnego rodzaju, powiedziałbym, paradoksy towarzyszące jednomandatowym okręgom wyborczym. I to paradoksy nie abstrakcyjne, nie na gruncie teorii, ale takie, które zdarzały się i to wielokrotnie w praktyce. No i na końcu odnieść się do tytułowego zagadnienia, to znaczy co na przykład związki zawodowe, jak z punktu widzenia ich interesów, ich usytuowania w polityce, kwestia prawa wyborczego wygląda. Otóż, proszę państwa, no w ogólnym skrócie nie mam cienia wątpliwości, że większość z was wie mniej więcej, na czym polega różnica między dwoma biegunowymi modelami prawa wyborczego. Różnica polega przede wszystkim na tym, jak wyglądają okręgi wyborcze. To znaczy, czy w okręgu wyborczym, gdy głosujemy, wybieramy jednego przedstawiciela, czy też okręg wyborczy jest większy, jest więcej mandatów i są one dzielone wedle jakichś tam reguł, mniej czy bardziej, ale proporcjonalnie do liczby oddanych głosów. W Polsce te pojęcia obecnie funkcjonują jako jednomandatowe okręgi wyborcze. Do lat 90. raczej częściej mówiono o ordynacji większościowej, co wynikało z tłumaczenia innych języków. Powoli do Polski docierają także anglojęzyczne określenia, a więc single member district, czy zwycięzca bierze wszystko, czy FPTP, co w ogóle nie jest tożsame z JOW-ami, to jest określenie jednego z modelów JOW-ów. W języku niemieckim określa się to jako wybory większościowe po prostu najczęściej. Tak samo we francuskim czy w rosyjskim. I proszę państwa, mówiąc w skrócie, model, w którym w okręgu wyborczym jest tylko jeden zwycięzca, tylko jeden dostaje mandat, czyli wszystkie owoce sukcesu, jest najstarszym w historii.
On się narodził wtedy, kiedy w ogóle rodziły się idee czegoś na kształt wyborów. Znaczy w XVIII wieku znani oświeceniowi filozofowie byli tegoż zwolennikami i pierwsze modele wyborcze w historii świata w wyniku konstytucji amerykańskiej czy kolejnej konstytucji francuskich, potem w innych krajach europejskich w XIX wieku, to były właśnie owejowe. Nie jest to przypadkowe, dlatego że, jak pewnie Państwo wiecie, prawo wyborcze wtedy nie było w pełni demokratyczne. To znaczy nie wszyscy dorośli, pełnoletni mieli prawa wyborcze. Nie miały oczywiście kobiety. Z reguły towarzyszyły temu cenzusy, najczęściej cenzusy majątkowe, czasami cenzusy wykształcenia bądź urodzenia. Popularne już były tak zwane wybory kurialne, to znaczy obywateli. Biorąc pod uwagę, no dziś byśmy powiedzieli ich pity, dzielono na kilka kurii. I mówiąc w skrócie, wśród najbogatszych obywateli wystarczyło mniej głosów, żeby zostać posłem, natomiast ci posłowie z najniższej, na czwartej czy piątej kurii w Prusach, w Austrii i tak dalej, byli wybierani przez bardzo dużą liczbę wyborców. Mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego że ten model zrodził się w takim, a nie innym typie społeczeństwa, związanym z przywilejami. Dopiero od przełomu XIX i XX wieku jednomandatowe okręgi wyborcze stopniowo zaczęły być wypierane przez najpopularniejsze w świecie pięcioprzymiotnikowe prawo wyborcze. Ten piąty przymiotnik dotyczy właśnie wyborów proporcjonalnych, czyli tego, żeby podzielić mandaty parlamentarne, senackie, poselskie czy gminne, adekwatnie do skali wpływów poszczególnych orientacji politycznych w społeczeństwie odzwierciedlonych wyborami. I proszę Państwa, w tej chwili w świecie mamy do czynienia z mieszanką, z przewagą ordynacji takiej jak w Polsce, to znaczy pięcioprzymiotnikowej. W skrócie to, co Państwo widzicie na mapie, ona nie jest oczywiście bardzo dokładna i ona obejmuje różne typy, ponieważ politolodzy nie są zgodni w diagnozie niektórych typów, na przykład Irlandii. Jedni twierdzą, że to jest typiowów, inni twierdzą, że skomplikowana irlandzka ordynacja nie jest już jednomandatowa. Mówiąc w skrócie, to co proszę Państwa jest na niebiesko, to są czysto proporcjonalne pięcioprzymiotnikowe wybory, więc tu widzicie Polskę, tu widzicie większość państw europejskich, także od jakiegoś czasu większość Ameryki Łacińskiej. Kolory granatowe czy kolory granatowe to są ordynacje mieszane, to znaczy kombinujące dwa biegunowe rodzaje prawa wyborczego. To co czerwone to są klasyczne jednomandatowe okręgi wyborcze, więc widzicie tutaj Państwo Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, Kanadę, Indie. Trochę państw niezbyt demokratycznych, natomiast kolor fioletowy to są różne zmodyfikowane formuły jednomandatowych okręgów wyborczych, na przykład Australia, to już troszeczkę nieaktualnie jest z Rosją, bo Rosja wróciła w ostatnich latach do pięcioprzymiotnikowe, czy w ogóle po raz pierwszy wprowadziła pięcioprzymiotnikowe prawo wyborcze. Gdyby stosować kategorie czysto ilościowe, to więcej jest w skali świata państw z pięcioprzymiotnikowym prawem wyborczym. Chociaż pomijacie Państwo, pominięte są tu Chiny, bo to jest zupełnie inna opowieść. Natomiast liczba ludności ze względu na Indie pewnie jest większa w tych krajach, w których funkcjonują JOW. No i proszę Państwa, cóż z tej mapy wynika a propos jednomandatowych okręgów wyborczych? Po pierwsze, jednomandatowe okręgi wyborcze są związane z kulturą anglosaską. One się narodziły w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii i zauważcie Państwo, że kolor czerwony pojawia się tam, gdzie były brytyjskie kolonie, ewentualnie tam, gdzie sięgają wpływy polityczne Stanów Zjednoczonych. Drugi rodzaj państw, gdzie pojawiają się JOW-y, to są państwa, które eksperymentowały i eksperymentują, bo na przykład są młodymi demokracjami. Taki eksperyment kiedyś na przykład podejmowali Włosi w latach 90. po tym, kiedy dawny system polityczny z powodu afer korupcyjnych się rozleciał. Niektóre państwa naszego regionu od czasu do czasu, państwa
trzeci przypadek to są przypadki szczególne. Tu nie wchodzić w jakieś specyficzne kraje. Najbardziej znanym jest Francja. Francja od 1958 roku powróciła do jednomandatowych okręgów wyborczych i z krótką przerwą w latach 80. są one tam do dzisiaj. No i ci z Państwa, którzy interesują się Francją, to domyślają się, czy wiedzą, co jest powodem politycznym JOW-ów. Otóż uznano we Francji, że jednomandatowe okręgi wyborcze zatrzymają wzrost popularności Frontu Narodowego Jean-Marie Le Pen. I to oficjalnie jest w zasadzie główny powód utrzymywania we Francji jednomandatowych okręgów wyborczych. I proszę Państwa, zatem ogólnie wszyscy biegną i tak jak Państwa turnieju, tak, tylko jeden wygrywa ostatecznie, prawda? W JOW-ach nie liczy się udział, liczy się wyłącznie wynik końcowy. Zwycięzca bierze wszystko. Po drugie, jednomandatowe okręgi wyborcze charakteryzują się niewielką wielkością. Gdyby to przenieść na poziom Polski, gdyby w Polsce ktoś chciał prowadzić JOW i zachować liczebność sejmu, to mniej więcej jeden okręg odpowiadałby jednemu powiatowi. No i cechą charakterystyczną JOW-ów jest to, że zawsze głosuje się na człowieka. On może być członkiem partii, ale nie musi. Nie ma możliwości niegłosowania na człowieka. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o praktykę, to najważniejsza różnica w obrębie JOW-ów dotyczy tego, jak liczyć głosy. Otóż first past the post to jest klasyczny angielski model. To znaczy posłem zostaje ten, kto po prostu dostał najwięcej głosów. To może być 99%, a to może być 15%, jeśli głosy się rozbiją na wielu kandydatów. Koniec, kropka. Wystarczy chociaż jeden głos więcej od konkurenta. Tego typu model, zwany też plurality, funkcjonuje no właśnie w tych klasycznych przypadkach brytyjskim, amerykańskim. Funkcjonuje także oczywiście w Kanadzie, w Meksyku. I to jest taki najprostszy model i o takim w zasadzie myślą polscy zwolennicy jednomandatowych okręgów wyborczych. Drugi model, w Niemczech nazywany romańską większością, u Anglików systemem dwuturowym, to jest model, który widać we Francji. Otóż, proszę Państwa, przypomina to nasze wybory prezydenckie. To znaczy, mamy wybory i jeśli w pierwszej turze któryś kandydatów dostanie ponad połowę głosów, zostaje wybrany. Jeśli nie, no to na przykład dwaj najlepsi startują w drugiej turze. We Francji jest jeszcze inaczej, ponieważ tam jest ustalony próg ponad 12%, tylko że to jest próg liczony nie od głosów, tylko od liczby uprawnionych w okręgu. I ci, którzy przekroczą ten próg, startują wszyscy w drugiej turze. Jeśli Państwo czytacie czasami jakieś relacje z francuskich wyborów, to tam często właśnie dyskusja przed drugą turą, prawda? Tam wszystkie partie prawicowe się namawiają, żeby razem głosować, wszystkie partie lewicowe też podpisują porozumienia ze sobą i to bardzo bipolaryzuje francuską politykę. No i to jest właśnie taką kopią naszych wyborów prezydenckich. Tu notabene podobny system występuje w Iranie i na Kubie, no, które no, niekoniecznie pod każdym względem spełniają europejskie standardy demokracji, choć jak Państwo wiecie, Iran jest najbardziej demokratycznym państwem islamskim na świecie. Kobiety nawet mają tam prawo głosu i rzeczywiście dochodzi do jakiejś rywalizacji, prawda? I wyniki później ajatolachowie muszą zatwierdzić, prawda? Ale to i tak na tle
zwłaszcza sunnickich monarchii typu Arabia Saudyjska jest niewyobrażalnym postępem. Proszę Państwa, istnieją też różne systemy, w których można by zorganizować oddzielne spotkanie. Najpopularniejszy z nich to tak zwany system głosu przechodniego. Proszę Państwa, mówiąc ogólnie, nie chciałbym wchodzić w szczegóły, bo jeśli to nie wymyślali Irlandczycy, to z pewnością po dużej ilości whisky. Mówiąc w skrócie, wyborca uszeregowuje kandydatów. To znaczy stawia 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. Po czym komisja wyborcza liczy. W Irlandii to jest tak, że ten, kto ma najmniej jedynek, to go odrzucają i wtedy jego głosy przechodzą, dwójki z jego głosów przechodzą, prawda, na innego kandydata. I tak to liczą, prawda. Ktoś, kto chce to w Polsce wprowadzić, a są takie głosy, to naprawdę nie wie, co czyni. W naszej części świata Estonia przez krótki czas próbowała tego i wycofała się ze względu na gigantyczny chaos, jaki temu towarzyszy. Działoby się, tak, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Wynik nie po kilku miesiącach? Znaczy, proszę Państwa, czy być może ma to pewien sens w bardzo stabilnych systemach partyjnych, takich jak Irlandia, prawda? Gdzie dwie partie prawicowe od paru dziesięciu lat rządzą tym krajem, trzecia partia jest zawsze zdecydowanie od nich słabszą. Natomiast no, w takim kraju, gdzie często coś się zmienia, jest inaczej. Proszę Państwa, istnieją też różne systemy, które przynoszą podobne efekty jak jednomandatowe okręgi wyborcze, choć formalnie nimi nie są. Na przykład okręgi dwumandatowe. Dlaczego umieściłem Chile na początku? Otóż proszę Państwa, w Chile dwumandatowe okręgi wyborcze, czyli sytuacja, w której w każdym okręgu wybieramy dwóch ludzi. Było to związane z transformacją ustrojową i z tym, że reżim Pinocheta, który zgodził się oddać władzę, chciał sobie zagwarantować to, że nikt nie zmieni konstytucji bez jego zgody. I przy podziale chilijskiego społeczeństwa, gdzie większość popierała partie demokratyczne, antyreżimowe, około 1/3 wyborców popierało reżim, oznaczało to, że z większości okręgów wyborczych, prawda, będzie po jednym przedstawicielu każdej ze stron. Tak jest w Senacie amerykańskim, wybiera się dwóch senatorów, co jest zanim jakby historii tego kraju. Tak, proszę Państwa, sanacja zrobiła w Polsce w roku 1935 i tak wyglądał w Polsce Senat w latach 1989-2011, gdzie z wyjątkiem dwóch okręgów trochę większych, gdzie było po trzech senatorów, wreszcie było po dwóch senatorów. I też była podobna intencja w 1989 roku, jak w Chile. Teraz taką absolutną ciekawostką jest Singapur, często w Polsce stawiany jako wzór, chociaż jest to kraj w zasadzie totalitarny, gdzie rzucenie papierka na ulicy kończy się zatrzymaniem chuligana. Otóż tam są okręgi wielomandatowe, czyli przypomina to system proporcjonalny, gdzie każdy będzie reprezentowany, kto przekroczy jakiś minimalny próg głosów. Tyle tylko, że zwycięzca dostaje wszystko. Co też wiąże się z, mimo że jest to, jak wiecie, bardzo mały kraj, z podziałami etnicznymi wewnątrz, wyznaniowymi i tak dalej, i władze po prostu chcą w ten sposób jakby konserwować społeczności. Wreszcie także, proszę Państwa, w Polsce modna staje się idea tak zwanych systemów mieszanych. To znaczy takich, w których obok siebie istnieją dwa systemy, to znaczy część posłów wybierana jest w wyborach proporcjonalnych, a część w jednomandatowych. No najczęściej przywołuje się to oczywiście Niemcy, gdzie między innymi z tego powodu liczba deputowanych Bundestagu jest ruchoma, bo każdy, kto wygra w Jowie, musi dostać mandat, nawet jeśli jego partia w wyborach proporcjonalnych nie przekroczyła bariery
5%. Tą drogą poszli także Węgrzy, Ukraina, Rosja, Korea Południowa, Japonia. No jak Państwo widzicie, wszystko są to kraje, które miały różnego rodzaju historyczne problemy z demokracją. Są to w wielu wypadkach systemy dosyć skomplikowane. Właśnie niemiecki wbrew pozorom jest dosyć skomplikowany, no ponieważ no właśnie z jednej strony mamy normalne wybory partyjne, takie same jak u nas, z drugiej zaś strony równolegle głosujemy też w okręgu na posłów. Natomiast proszę Państwa, jednomandatowe okręgi wyborcze z reguły zatem funkcjonują w krajach, gdzie zaznaczył się wpływ indywidualistycznej kultury świata anglosaskiego. To, że jest lider, zwycięzca, self-made man, tak? Że liczy się tylko ten, kto wygrał. Po drugie, dotyczy to z reguły państw, które z historycznych powodów są zdecentralizowane, czy mają problemy z centralizacją. No, Stany Zjednoczone czy Kanada są tego najlepszym przykładem. Dalej towarzyszy temu silna władza wykonawcza. To sprzyja wzmocnieniu rządu, czy w systemie prezydenckim, prezydenta, który stoi na czele takiego rządu. Czasami właśnie młode państwa to czynią. Jeśli spojrzymy sobie na ową mapę, to w wielu wypadkach są to kraje, których rodowody są dużo krótsze niż rodowody Francji, Polski, Hiszpanii i tak dalej. I proszę Państwa, stąd więc jednomandatowe okręgi wyborcze są rzadziej spotykane i trend światowy jest odwrotny, to znaczy częściejowe są kontestowane i wzywa się do ich ograniczenia bądź likwidacji, niż proponuje się ich wprowadzanie. W tym sensie, pewnie nie tylko w tym, jak Państwo jesteście bliscy związkom zawodowym, no to wiecie, że także w wielu kwestiach, na przykład rynku pracy, jesteśmy skansenem. W tym sensie można powiedzieć, że nasza dyskusja jest dyskusją sprzed ponad 100 lat pod wieloma względami. Od JOW-ów zaczęto odchodzić w latach 90. XIX wieku, najpierw na poziomie lokalnym w Szwajcarii, potem wprowadzono to w Belgii. Potem zlikwidowano JOW-y w Belgii, tylko że belgijskie społeczeństwo było bardzo podzielone i to nie tylko językowo, tak jak dzisiaj, ale było podzielone ideologicznie. No, w zasadzie istniały takie trzy parafie, czy kurie, jak to wtedy nazywano, to znaczy liberałowie związani z mieszczaństwem, socjaliści związani z klasą robotniczą i ruch chrześcijańsko-społeczny związany głównie z ludnością rolniczą. I one żyły swoim życiem i to jakby próbowano w ten sposób ugruntować. Potem na początku XX wieku zaczęły wprowadzać to państwa skandynawskie. Co ciekawe, nawet Finlandia, która nie była do końca niepodległym państwem, Szwecja i tak dalej. I proszę Państwa, jednomandatowe okręgi wyborcze stały się elementem walki politycznej na przełomie XIX i XX wieku, także w kontekście prawicy i lewicy. Nie jest to jednakże tak proste, że po prostu lewica była przeciwko JOW-om, a prawica za. Zwłaszcza na prawicy podziały w tej materii były bardzo, bardzo różne. Na przykład rodzące się ruchy nacjonalistyczne wolały pięcioprzymiotnikowe prawo wyborcze, no bo naród, prawda, przeciw jednostkowym partykularyzmom. Natomiast partie lewicowe walczące o pełną demokrację były przeciwnikami JOW-ów i domagały się ich likwidacji. Takim punktem przełomowym był program niemieckiej socjaldemokracji Zerfurtu z roku 1891. W niektórych innych krajach europejskich po prostu przepisywały ten program niemieckiej socjaldemokracji dosłownie, prawda, podjął się jakieś tam niemieckie konteksty i tam była mowa właśnie o proporcjonalnym prawie wyborczy. I proszę Państwa, po I wojnie światowej w wielu krajach partie lewicowe dochodziły do władzy, no na fali
niezadowolenia, biedy, przerażenia straszliwymi skutkami wojny. Czy też niektóre państwa były w zasadzie tworzone przez partie lewicowe. Polska, Republika Weimarska, Austria, Łotwa, Gruzja. I proszę państwa, w Polsce wtedy, mówiąc ogólnie, JOW-ów zakazano. 7 listopada roku 1918 politycy Ruchu Socjalistycznego i części Ruchu Chłopskiego związani z Józefem Piłsudskim proklamowali w Lublinie manifest tymczasowego rządu ludowego, pierwszego rządu, który uznał się za rząd ogólnopolski. I mówiąc w skrócie, ten manifest narzucił Polsce ustrój demokratyczny. Nikt już nie chciał się z tego wycofać. Tak? I to jest kluczowy czwarty punkt manifestu tego rządu, gdzie jak państwo widzicie jest sformułowanie o proporcjonalnym głosowaniu, czyli to oznacza faktyczny zakaz jednomandatowych okręgów wyborczych. To prawo wyborcze zresztą wtedy popularnie w Polsce nazwano sześcioprzymiotnikowym, bo jest tam ten szósty punkt bez różnicy płci. Polska zresztą przyznała prawa wyborcze kobietom parędziesiąt lat przed Francją na przykład. No, zresztą z wdzięczności kobiety zagłosowały wtedy w większości na narodową granicę, która nie wyrażała entuzjazmu przyznania kobietom praw wyborczych. I proszę państwa, owa proporcjonalność znalazła się pod ogniem krytyki w znacznym stopniu, ponieważ pamiętacie z lekcji historii, Polska od 1926 roku była przedstawiana jako kraj rozdrobnienia partyjnego. Trudności ze sformowaniem większości rządowej, konfliktów międzypartyjnych, wielu partii w Sejmie. I chociaż to głosami prawicy sceptycznej wobec tej ordynacji przeszła konstytucja, to udało się lewicy i w konstytucji marcowej umieścić zakaz jednomandatowych okręgów wyborczych, gdzie nazwano to ładnie głosowaniem stosunkowym. Ale chodziło tu oczywiście o wybory proporcjonalne. Proszę państwa, w 1935 roku konstytucja kwietniowa faktycznie zlikwidowała w Polsce demokrację, zlikwidowała także proporcjonalne prawo wyborcze. I proszę państwa, sprawa powróciła dopiero w końcu PRL-u przy okazji dyskusji o tym, w jaki sposób przeprowadzić wybory na okrągłym stole. Otóż, mówiąc w skrócie, strona rządząca wtedy chciała zachować kontrolę nad kluczowymi elementami państwa, resortami siłowymi i tak dalej. I zabezpieczyć się przed możliwością zmiany konstytucji. Strona opozycyjna chciała maksymalizować demokrację. W efekcie, jak państwo pamiętacie, kompromisowo postanowiono, że Sejm będzie wybierany w przedziale 65-35, to znaczy większość miejsc będzie zagwarantowana dla reprezentantów strony rządzącej i oni zresztą właśnie w JOW-ach będą walczyć między sobą o to. Ponad 1/3 głosów miała być do swobodnej dyspozycji. Natomiast Senat miał być demokratycznym eksperymentem. Uznano, że 100 senatorów należy wybrać bez żadnych ograniczeń. Każdy może się zgłosić. Senatorów miało być 100. I mieli być wybierani właśnie w jednomandatowych okręgach wyborczych, w tej proporcji, że po dwóch na województwo z wyjątkiem śląskiego. No i proszę państwa, to jest jedna z najbardziej znanych takich wyborczych ciekawostek z historii Polski. No to właśnie, jak pamiętacie, wynik tych wyborów do Senatu. Chociaż generalnie w społeczeństwie wtedy podział był mniej więcej 60 do 30. Tak, mówiąc, 60% popierało solidarnościową opozycję, 30% obóz władzy, prawda? No to wynik do Senatu wtedy był 99 do 1. Tym jednym był
senator niezależny, prywatny przedsiębiorca z województwa pińskiego Henryk Stokłosa. Pozostałych 99 to byli senatorowie Solidarności. Wszyscy byli na zdjęciu z Lechem Wałęsą. Dosłownie kilku z nich w dwóch turach musiało walczyć o zwycięstwo. To ten model podobny do francuskiego. Natomiast większość wyciężała już w pierwszej turze. Specjalnie Państwu pokazuję Gustawa Holubka, dlatego że był to czas, w którym w Senacie pojawili się nie tylko bracia Kaczyńscy, bo obaj wtedy zostali senatorami, ale pojawiło się także kilku znanych aktorów, Andrzej Wajda i tak dalej. To jest właśnie jedna z pułapek JOW. Że zdjęcie z Lechem Wałęsą plus fakt, że ktoś był elementem popkultury absolutnie do tego wystarczy. I proszę Państwa, kwestia JOW-ów towarzyszyła odtąd polskiej polityce, notabene w czasie zaborów na terenie Polski już funkcjonowały JOW-y. I proszę Państwa, kasus jakby Holubka Szczepkowskiego, Andrzeja Szczypiorskiego, znanego pisarza, Andrzeja Wajdy. Niewiele tutaj nauczył. W 91 roku do polskiego Sejmu weszło 29 komitetów wyborczych. Najmniejszy z nich, który wszedł, dostał ponad 1%, bo nie było żadnego progu i wprowadził jednego posła, lidera zresztą tej partii. I to wywołało gorącą dyskusję. Wtedy Zbigniew Brzeziński, nasz rodak, który był doradcą Jimmy Cartera, zresztą podobno najsłabszego prezydenta w dziejach Stanów Zjednoczonych, wypowiedział się na temat polskiej ordynacji wyborczej, która w ramach tworzenia demokracji przypominała holenderską, czyli nie miała żadnych ograniczeń. Była ordynacja proporcjonalna, każda partia, naprawdę trzeba być politycznym udacznikiem, by wtedy nie mieć posłów. I Brzeziński wtedy nazwał polską ordynację wyborczą najgłupszą na świecie. Najgorszą i najgłupszą na świecie, tak dosłownie to nazwał i zalecił w Polsce wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych. No jak wiecie, polscy politycy nie są głusi na to, co płynie zza oceanu. I co ciekawe, proszę Państwa, wtedy, no już dzisiaj emerytowany, jeden z polskich profesorów zajmujących się prawem wyborczym przeprowadził symulację, co by było, gdyby w Polsce w 1991 roku były JOW-y. Wyszło było, ja dobrze pamiętam, że byłoby wtedy 50 kilka partii w Sejmie, prawda? Że rozdrobnienie byłoby jeszcze większe. I proszę Państwa, od tej pory zaczęła się w Polsce dyskusja o JOW-ach. Podział nie był do końca klarowny. Mówiąc w skrócie, ugrupowania lewicowe, czy SLD, Unia Pracy, PSL, były zdecydowanie zwolennikami pięcioprzymiennikowego prawa wyborczego. Także Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe powstałe pod auspicjami samego prymasa. Też było zwolennikami bardziej reprezentatywnego prawa pięcioprzymiennikowego. Natomiast JOW-y były promowane przede wszystkim przez środowiska liberalno-konserwatywne. No, bliskie Januszowi Korwin-Mikkemu. Także środowisko Unii Wolności chętnie widziałoby mieszaną ordynację wyborczą, argumentując to prawami mniejszości narodowych. I proszę Państwa, sprawa JOW wróciła na całego przy okazji konstytucji. Bo konstytucja jest czymś, co wpływa na kształt prawa wyborczego. Tu może sobie Państwo, co starsi znać, odświeżą pamięć, a co młodsi poznają nową twarz. Tak, to jest doktor inżynier Krzaklewski. Tak. Zapomniana dzisiaj postać. Tak, no Krzaklewski też boleśnie spadł ze stołka. Tak.
Na dźwięki o nazwiska krzesła. Jak Państwo wiecie, próbował się reaktywować niedawno, kandydując na europosła z ramienia Platformy Obywatelskiej. Natomiast, proszę Państwa, wtedy spór polskiej polityki był zupełnie inny niż dzisiaj. To znaczy, w Sejmie dominowały SLD, PSL i Unia Pracy, formalnie opozycyjna. Natomiast poza skromnym klubem Konfederacji Polski Niepodległej cała prawica znalazła się poza Sejmem, chociaż wszystkie prawicowe partie dostały ponad 35% głosów w wyborach. Wystartowały w jednym komitecie, wygrały te wybory. I stąd mieliśmy z tego sytuację, że parlament miał główną opozycję poza sobą. I stąd retoryka akcji wyborczej Solidarność, która miała zjednoczyć opozycyjną prawicę, była też retoryką trochę antypartyjną. I w czasie debaty konstytucyjnej wszystkie główne partie przedstawiały swoje projekty konstytucji i w projektach konstytucji i SLD, i PSL-u, i Unii Pracy, a także Konfederacji Polski Niepodległej, takiej piłsudczykowskiej, antykomunistycznej partii, były gwarancje pięcioprzymiotnikowego prawa wyborczego. Tymczasem jedyny projekt konstytucji z tych ważnych, który tego nie zawierał, to był projekt konstytucji zgłoszony przez doktora inżyniera Krzaklewskiego, gdzie nie odnoszono się w ogóle do kwestii prawa wyborczego, natomiast w zgłoszonych projektach dodatkowo wskazano, że co najmniej 2/3 posłów powinno być wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych. Taką poprawkę zgłosił w Sejmie poseł Błasiak, związany już z opozycją prawicą. W nowej konstytucji znalazło się jednak to, co oczekiwały PSL, SLD i Unia Pracy i stąd, proszę Państwa, nasza konstytucja, artykuł 96, punkt 2, mówi w sposób jasny o proporcjonalnym charakterze wyborów. No i to dzisiaj stało się przedmiotem dyskusji. I proszę Państwa, temat jednak nie zginął. W 2001 roku, jak pamiętacie, SLD uzyskało rekordowy wynik w Polsce po roku 89. Było bliskie samodzielnych rządów. I też opozycja, choć obecna w parlamencie w postaci Platformy i PiS-u, w znacznym stopniu przyjęła retorykę skierowaną w ogóle przeciwko klasie politycznej, na co nakładał się kontekst afery Rywina. I jednym z elementów krytyki partii politycznych w ogóle stał się postulat JOW-u, który podniosła Platforma Obywatelska, która w 2004 i 2005 roku zebrała 750 tysięcy podpisów pod referendum. To referendum miało mieć cztery pytania. Jak Państwo widzicie, bardzo silnie wymierzone instytucje parlamentarne, a jedno z nich dotyczyło właśnie jednomandatowych okręgów wyborczych. No i stąd później wzięli się słynni zmieleni.pl, prawda? Ponieważ Platforma jest sytuacji, w której dostarczyła tysiące podpisów do Sejmu, prawda, zrobiła prawdziwy polityczny event. Prawda? Wszystkie media to pokazywały. Po czym, kiedy sama objęła władzę, prawda, to nie zdołała wprowadzić wszędzie JOW. Ale, proszę Państwa, nie jest to takie proste. Z jednej strony, niezadowoleni z tego, zaczęli tworzyć jakby sieć ruchów dalej promujących JOW-u. Najbardziej znaną postacią z tych kręgów był nieżyjący już fizyk z Wrocławia, Jerzy Przystawa. Tu pojawiła się ta słynna strona zmieleni.pl i walczyła w dalszym ciągu o JOW-y. Ale
Jeśli, proszę Państwa, można zarzucać Platformie, że nie realizowała wielu swoich obietnic wyborczych, to z całą pewnością nie można tego powiedzieć o kwestii jednomandatowych okręgów wyborczych. Otóż wszędzie tam, gdzie bez zmiany konstytucji, a do tej Platforma nigdy nie miała większości, można było wprowadzić JOW-y, tam w Polsce JOW-y wprowadzono. Ostatnia fala była w roku 2011. Mamy zatem w tej chwili JOW-y w Senacie. I to jest zmiana. Miejsce tych 2-3-mandatowych okręgów zajęły JOW-y. Mamy oczywiście w gminach wiejskich od dawna. A także w ostatnich wyborach samorządowych po raz pierwszy JOW-y pojawiły się, mówiąc wprost, nie chcę tu chodzić o administracyjne kwestie, w średniej wielkości miasta. W zasadzie w tym momencie rady miast wybierane są w 5-przymiotnikowym prawie tylko w największych polskich miastach. Tak więc jesteśmy państwem, gdzie JOW-ów jest więcej niż mniej. W zasadzie tylko wybory sejmowe i wybory do rad największych miast mają charakter proporcjonalny. Tym niemniej, proszę Państwa, należy dodać też jeszcze jedną kwestię. Otóż polskie prawo wyborcze jest dosyć szczególne. Dostajecie Państwo kartę do głosowania, to macie na niej wypisanych wszystkich kandydatów przy listach poszczególnych partii. I Wasz głos ma podwójny charakter. Czy głosujecie na partię, ale jednocześnie preferujecie kogoś w jej obrębie. Wcale coś takiego w świecie regułą nie jest. Podobne do polskich rozwiązania funkcjonują w Belgii i Danii, takie same jak w Polsce. Trochę podobnie z Finlandii, tylko w Finlandii losuje się kolejność na liście. Natomiast, proszę Państwa, są takie kraje na świecie, gdzie po prostu głosujący wie tylko, kto jest na liście i w jakiej kolejności. Nie ma możliwości wyboru pomiędzy tymi pocykami. To partia wyznacza kolejność. Są takie kraje w świecie, gdzie w ogóle tylko głosuje się na logo partii, zwłaszcza poza światem zachodnim. Więc polska ordynacja proporcjonalna zawiera w sobie pewien element personalizacji. Ten bardzo silny, zresztą zobaczcie Państwo, co się dzieje w tej chwili w polskiej polityce. No, główna dyskusja, prawda, to jest dyskusja o tym, czy pan Mieczysław będzie miał 5. czy 6. miejsce. Tak? Co najdobitniej świadczy o tym, że mamy wybory spersonalizowane. Zupełnie innym przypadkiem jest Szwajcaria, gdzie wyborca dostaje tyle głosów, ile jest mandatów w danym okręgu. No, ale system szwajcarski jest dosyć specyficzny. Proszę Państwa, argumenty zwolenników JOW-ów, no myślę, że w wielu wypadkach są powszechnie znane, chociaż polskie są trochę inne niż argumenty nielicznych zwolenników poza Polską. Pierwszy argument dotyczy tego, że w sytuacji, w której Państwo głosujecie na człowieka, człowiek wygrywa albo przegrywa, to tworzy bliską więź między posłem czy radnym a obywatelem. Druga rzecz to jest fakt, że politycy muszą być lokalnie zakorzenieni. Że to musi być ktoś, kogo my znamy. Okręg wyborczy jest niewielki, prawda? Kolejna rzecz to jest sytuacja, w której ktoś, kto zostanie posłem czy radnym, reprezentuje terytorium, a nie partię. Z tego terytorium tylko on jest reprezentantem. Tak? Więc siłą rzeczy musi wyrażać opinię wszystkich. Nie tylko tej większości, która jego poparła. Kolejna rzecz to jest oczywiście prosta odpowiedzialność polityka przed wyborcami. Tak? Zależy od niewielkiej liczby ludności. Jak zawiedzie, no to można to odwołać. Bardzo często w Polsce przywołuje się argument prostoty tego systemu. Wiemy, kto wygrał, wiemy, kto przegrał. Prawda? Wygrał Kaczyński, wszyscy inni przegrali. Najczęstszym argumentem w Polsce jest oczywiście argument odpartyjnienia. Tak? Że to osłabi partie polityczne i dominację nad życiem politycznym i stwarza to szanse dla niezależnych kandydatów. Najczęściej w tej chwili powtarzamy argument, to jest taki, że nie można w Polsce kandydować, zostać posłem, jeśli nie jest się na liście jakiejś partii. Dalej, proszę Państwa,
Posłami mogą zostać tylko popularni politycy. Polscy przeciwnicy Jowów często mówią, no że zobaczcie, są tacy posłowie, co dostali po 2-3 tysiące głosów. To obok tego jest poseł, który dostał 100 tysięcy. To jest za mało. Kolejna rzecz to jest decentralizacja partii. Tak? To znaczy, że liderzy partii nie będą mieli dominującego wpływu na kształt list wyborczych, tylko ci, którzy ciężko na co dzień pracują. Kolejny argument to jest dezideologizacja. To znaczy, zejście polityki na lokalny poziom spowoduje, że mniej będziemy dyskutowali o sprawach pisanych wielką literą, a częściej, prawda, o wodociągu lokalnym. Natomiast w świecie, proszę Państwa, trzy najczęstsze argumenty dotyczą stabilności rządu. Pierwsze to jest stworzenie większości parlamentarnej, że Jowy ograniczają, o czym jeszcze będzie mowa, liczbę partii w parlamencie, pozwalają stworzyć stabilniejszą większość. Druga rzecz to jest silny rząd. Dzięki Jowo rządy miały być stabilniejsze i tak dalej. I trzeci argument jest związany z Francją, ale także występuje na gruncie anglosaskim. To jest to, że dzięki Jowo można wyeliminować ekstremizmy. Bo na przykład jeśli w jakimś jednomandatowym okręgu wyborczym jakiś kandydat, na przykład z skrajnej prawicy się pojawi, to wtedy wszystkie partie umiarkowane dogadają się, prawda, i poprą jednego kandydata. Tak jak mówiąc w skrócie, Jacques'a Chiraca w drugiej turze wyborów prezydenckich przeciwko Jean-Marie Le Penowi poparli wszyscy, prawda, z wyjątkiem samego frontu narodowego. I proszę Państwa, Jowy wzbudzają jednakże olbrzymie opory. Są tacy badacze, którzy twierdzą, że Jowy w ogóle nie są demokratyczne. Że tak naprawdę Stany Zjednoczone nie są do końca na przykład demokratyczne. Podstawowy argument dotyczący Jowów dotyczy, proszę Państwa, niereprezentatywności. To znaczy, Jowy nie odzwierciedlają tego, co myślą obywatele i jak się na tle odmiennych poglądów dzielą. Najlepszym przykładem są tutaj argumentem wyniki wyborów do Sejmu i Senatu po wprowadzeniu Jowów do Senatu. Państwo widzicie, Platforma Obywatelska do Sejmu, dostając ponad 5,5 miliona głosów, dostała ponad 39% tych głosów i dostała 45% mandatów. Więc można powiedzieć, że procent mandatów jest trochę wyższy od procentu głosów, taka premia dla zwycięzcy. W wyborach do senacji, 100 senatorów, gdzie były jednomandatowe okręgi wyborcze, Platforma uzyskała trochę mniej głosów, jej kandydaci w liczbach bezwzględnych, trochę mniej procent głosów, a mandatów ma 63%, czyli 63 mandaty, plus 3%, ponieważ trzy inne mandaty, Cimoszewicza, Borowskiego, jednego z polityków PSL-u, byli to senatorowie z poparciem Platformy. Tak? Czyli Platforma, dostając 35% głosów w Senacie, gdyby to był Sejm, dostawała większość konstytucyjną. Tak? Co kompletnie nie odzwierciedlało jakby skali poparcia dla tej partii. Proszę Państwa, w debatach prezydenckich, być może pamiętacie, no Janusz Korwin-Mikke no odesłał Pawła Kukiza do Niewodnina statystyką dotyczącą Wielkiej Brytanii i to pozwalam sobie to przypomnieć. Rzecz dotyczyła tych średnich partii brytyjskich, nielejborzystów i konserwatystów. Mianowicie UKIP, czyli ta partia antyimigrancka, dostała w Wielkiej Brytanii ponad 12% głosów. No to jest rewolucyjne wydarzenie. Szkoccy narodowcy dostali ponad 4%. Jak to zatem jest możliwe, że UKIP w Farage'a jeszcze wtedy dostał jeden mandat, a Szkocka Partia Narodowa z poparciem prawie trzykrotnie niższym 56%. Kompletne wypaczenie skali pomocy. Przeliczono to, proszę Państwa, co byłoby w Wielkiej Brytanii, zastosować ordynację pięcioprzymiotnikową i dzielić proporcjonalnie. Wówczas mielibyśmy 83 mandaty dla UKIP-u i ponad dwa razy mniej niż teraz dla Szkockiej Partii Narodowej. Więc to oczywiście rodzi pytanie, czy wybory w takim razie nie mają sens. Jeśli ktoś dostaje ponad 12% i ma jeden mandat, no to coś jest nie tak, prawda? To co te kilkanaście procent ma z sobą zrobić? Proszę Państwa, wspomniane kasus Frontu Narodowego i to, dlaczego Francuzi
postanowili wrócić do Europy. W 1986 roku, w 1985 Francuzi przywrócili pięcioprzymiotnikowe prawo wyborcze po raz pierwszy od 1988 roku. Front Narodowy dostał 2 700 000 głosów, prawie 10% głosów i 35 mandatów. Potem natychmiast przywrócono JOWY. W następnych wyborach Front Narodowy dostał w zasadzie taki sam procent głosów i dostał jeden mandat. To pokazuje, jak bardzo jednomandatowe okręgi wyborcze są w stanie nie odzwierciedlić woli obywateli. Proszę Państwa, drugi argument to jest argument wykluczenia. W Polsce nazywa się to zmarnowanymi głosami. Otóż w ostatnich wyborach, proszę Państwa, w Wielkiej Brytanii na 31 milionów głosów, 19 milionów głosów to były głosy na kandydatów, którzy nie zostali wybrani. Czyli większość głosujących zmieliła swoje głosy w momencie wrzucenia ich do urny. I proszę Państwa, wreszcie także z tym wiąże się zjawisko, proszę Państwa, które w praktyce rodzi wielkie problemy. To są dwie mapy Wielkiej Brytanii, gdzie na kolorze czerwony, mówimy o związkach zawodowych, no to specjalnie brałem legerzystów. Proszę Państwa, po lewej stronie macie Państwo mapę wyboru z roku 59, gdzie na niebiesko są torysi, na żółto liberałowie, a na czerwono legerzyści. To są JOWY brytyjskie. Zobaczcie, że na legerzystów głosuje się w tak zwanej Zatoce Clyde, w okolicach Glasgow i Edynburga, w centrum Szkocji. Głosuje się w aglomeracji Newcastle i Sunderland na północnym wschodzie Anglii, tutaj w okolicach Clyde'ów, tutaj aglomeracja Liverpoolu i Manchesteru i Leeds, prawda, czyli to przemysłowe serce Anglii. No także większość Walii, górnicze zagłębie tam, gdzie jest blisko do Manchesteru i Liverpoolu. Oraz wschodnie i południowe, głównie dzielnice Londynu. No i proszę Państwa, w roku 2005, gdzie się głosuje na lejderzystów? No tam samo. W Zatoce Clyde, w Manchesterze i Liverpoolu, w Newcastle i Sunderland, w północnym i wschodnim Londynie, na południu Walii i tak dalej. Proszę Państwa, zjawisko to nazywa się twierdzami wyborczymi. Gdzie w razie było niemieckie słowo Hochburg, które myślę dość dobrze emocjonalnie oddaje, oddaje sens tego zjawiska. To znaczy, proszę Państwa, że jeśli będziemy mieli nieszczęście urodzić się w okręgu wyborczym, w którym zwycięża opcja odległa od nas, to jeśli stamtąd się nie wyniesiemy, nigdy nie będziemy mieli swojego posłów. Proszę Państwa, to jest miasteczko Wilanów. No i wyobraźmy sobie wyborcę Prawa i Sprawiedliwości, który tam kupił mieszkanie. Gdyby wprowadzić JOWY, to by się znalazło, to była podstawa jednego z takich JOWY. Bo 20 kilka tysięcy mieszkańców, faktycznie to ci mieszkańcy zdecydowaliby o tym, kto jest posłem. PiS nigdy stamtąd nie miałby posła radnego. Nic. Bo teraz wyobraźmy sobie postszlachecką wieś, prawda, gdzieś tam na Kurpiach, w takim krajobrazie, prawda, z kolei młody wyborca Platformy, który zmęczony miasteczkiem Wilanów, prawda, przeniósłby się na świeże powietrze, prawda, w otoczeniu miejscowej parafii księdza proboszcza i ludności wywodzącej się z drobnej szlachty, prawda, nigdy nie miałby swojego posła. I proszę Państwa, nie używam tutaj przypadkiem słowa nigdy. Ono jest jak najbardziej adekwatne. Proszę Państwa, w Wielkiej Brytanii są takie okręgi, w
to jest jeden z nich w zachodniej Anglii, no w Shropshire, gdzie od 1832 roku wszyscy posłowie byli z partii konserwatywnej. Rzeczywiście jowy odpartyjniają. Chciałoby się przyjąć. To nie jest jedyny taki okręg Wielkiej Brytanii. Prawda? Jakbyśmy obniżyli ten cenzus, powiedzmy, do 70 lat, prawda? No to jakby to powiedzieć, brytyjska polityka traci sens. Otóż, proszę Państwa, w 70% okręgów Wielkiej Brytanii wiadomo, kto wygra. Prawdziwa polityka brytyjska dotyczy mniej niż 1/3 okręgów wyborczych. Zresztą sztaby partyjne z reguły dzielą okręgi na trzy rodzaje, prawda? Właśnie na owe safe seats, nie można nic nie robić. Na takie, gdzie nie warto cokolwiek robić, trzeba wysłać jakiegoś młodego spadochroniarza, żeby przegrał i otrzaskał się w walce partyjnej. I na te pozostałe, gdzie toczy się właściwa walka. Jak Państwo czytacie o wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, tam jest to będzie swing state, prawda? Całe wybory rozgrywają się w tym swing state, żeby tam wygrać i mieć głosy elektorów. To jest dokładnie ten sam mechanizm. Skutek polityczny, gdyby wprowadzić w Polsce jowy, w trybie natychmiastowym jest jeden. Tak? Tym Państwu już dziękuję. Nie no, PSL zawsze się utrzyma. Zawsze. Ja żartuję, to lepsze wyborcze. Otóż, ale idąc tropem pana nadziei, prawda? Nie, to nie są moje nadzieje, ja się śmieję. Wiesz pan, jak w Sejmie ma zasiadać PSL, to już wolę, żeby zasiadał, prawda? Jak w jego miejsce ma zasiadać kolejny muzyk, prawda? To już lepszy jakiś wójt. Otóż, proszę Państwa, w ogóle przeprowadzono symulacje wyborów z 2011 roku pokazywały, że SLD, gdyby prowadzić jowy, miałoby okrągłą liczbę mandatów, jeden, z Hajnówki, tu gdzie jest ludność prawosławna, prawda? PSL miałby 5 z Olecka, 2 z Kielecczyzny, jego największego zaplecza, jeden z Mazowsza i 2 z pogranicza Wielkopolski i Łódzkiego. Znaczy miałby aż 5, prawda? No, power, prawda? Ale proszę Państwa, dowcip polskiej polityki polega na samym Pawle Kukizie. Otóż Paweł Kukiz dostał głosy w wyborach prezydenckich stosunkowo równomiernie w skali kraju. To nie jest tak, że jak wiemy, PiS jest nadreprezentowany południowo-wschodniej i wschodniej Polsce. Prawda? Platforma jest nadreprezentowana w zachodniej wielkich miastach. Prawda? SLD na ziemiach odzyskanych, czy w Zagłębiu Dąbrowskim. Otóż Kukiz poza swoim macierzystym terenem tak mniej więcej mieścił się w podobnych widełkach. Tak to, proszę Państwa, wyglądało. Co to oznacza dla Jowów? Dla Jowów oznacza to jedno. Z listy ruchu Kukiza posłem na Sejm Rzeczpospolitej zostałby Paweł Kukiz. Kropka. Tak? Nikt więcej. Tak? Czyli komitet, który miałby szansę na 20%, miałby jednego posła. Jaki w tym jest sens, proszę Państwa? To chyba najstarsi górale opolscy nie wiedzą. I proszę Państwa, to rodzi przeświadczenie o alienacji wyborców. W zasadzie nie mielibyśmy po co chodzić na wybory. No bo i tak wiadomo w większości wypadków, kto wygra, kto przegra. I nasze głosy wtedy nie mają wpływu na politykę ogólnokrajową. Stąd, proszę Państwa, badania w wieku 20 wszystkich wyborów demokratycznych państwa pokazały, że frekwencja tam, gdzie jest pięcioprzymiotnikowe prawo podczas głosu, wyższa. Wszyscy w Polsce podają przykład Stanów Zjednoczonych jako kwitnącej demokracji. Frekwencja w wyborach do kongresu to jest 40%. Tak? Gdzież tam to do frekwencji w niektórych państwach Europy Zachodniej, czy w niektórych państwach spoza świata zachodniego. Ale to jeszcze nie koniec, proszę Państwa, jakby zabawy z jowami. Najciekawsza sytuacja dotyczy rządów mniejszości. To znaczy, w jowach możliwa jest matematycznie taka sytuacja, w której jedna partia dostaje więcej głosów w skali kraju, ale ma mniej mandatów.
przykład frekwencja w poszczególnych okręgach jest, jest różna, czy też te okręgi są tak skrojone, o czym będzie jeszcze. Nie jest to tylko abstrakcyjne. Po pierwsze, powiedziałbym, nie w wyborach parlamentarnych, ale to, że jest to możliwe, to pokazały wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, gdzie George W. Bush, jak pamiętacie, dostał mniej głosów, a został prezydentem. Otóż, proszę Państwa, taki wypadek zdarzył się w Wielkiej Brytanii w roku 1951, gdzie, jak Państwo widzicie, lejberzyści dostali 1 300 000 głosów więcej niż torysi, a mieli mniej mandatów. Proszę Państwa, w Nowej Zelandii takie przypadki miały miejsce dwukrotnie. W roku 1978 też tamtejsi lejberzyści dostali 10 tysięcy głosów więcej i aż kilkanaście mandatów mniej. Sytuacja powtórzyła się w roku 1981. Potem Nowa Zelandia podziękowała za Jowi, która dziła systemy mieszane oparte na proporcjonalności. Proszę Państwa, kolejne poważne niebezpieczeństwo to jest monopol polityczny. Z kogo to jest cedzane? Tak. Ale zdjęcie jest bardzo stare. No, bo ma się odnosić do tekstu. No, ten dworzec jest odnowiony teraz, jak ktoś przejeżdżał przez Kutno, to wie. Proszę Państwa, co ma Kutno do Jowów, wiecie? Otóż, proszę Państwa, Kutno było jednym z tych miast, gdzie wprowadzono Jowy. Tak, proszę Państwa, w 2010 roku taki był podział mandatów do Rady Miasta Kutna. Komitet Prezydenta Burzyńskiego 11, PiS 4, PO 3, SLD 3. To jest takie, Kutno to jest takie miejsce, gdzie wszystkie, że tak powiem, średnia Polska spotyka. Wyniki wyborów w roku 2014 przy Jowach są proste. Na 21 mandatów, 21 mandatów zdobył Komitet Prezydenta. Czyli nawet nie trzeba wprowadzać dyktatury. Demokracja likwiduje się sama. I to nie jest jedyne takie miasto. Są takie miasta, jak jest jeden radny opozycyjny. W Lubinie na przykład, prawda, którego prezydent bardzo się zaangażował w promowanie Jowów, prawda, jest dokładnie taka sytuacja. W drugą stronę, na przykład w Stowaszowie Mazowieckim prawie wszyscy radni są z PiS-u, prawda. I proszę Państwa, w Kutnie 39% głosów wystarczyło na 100% mandatów. I to jest jakby realne niebezpieczeństwo w sytuacji, gdy na przykład obywatele mogą pod wpływem chwilowego kryzysu zmienić na chwilę zdanie. Więc jest to pod tym względem system zupełnie absurdalny. Jest to system, który można sobie wyobrazić taką sytuację, że na 100 posłów będzie 100 partii, jak i taką sytuację, że na 100 posłów będzie jedna partia. Kolejna, proszę Państwa, rzecz to jest tak zwane prawo Divergera, chociaż on sam nie uważał tego za prawo. Otóż francuski politolog, zresztą europoseł Partii Socjalistycznej w końcu swojego życia i doktor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego w latach 50. stwierdził na podstawie badań empirycznych, że wprowadzenie Jowów wcześniej czy później prowadzi do dwupartyjności bądź dwublokowości dla polityki. A to z kolei upartyjnia wszystko. Dlatego wszystko staje się elementem walki między tymi dwoma ugrupowaniami. No i rzeczywiście tam Jowy są jako jedyne, choć jako element systemu mieszanego, polityka ma taką tendencję. Z tym się wiąże także, proszę Państwa, eliminacja mniejszości rozproszonych. Znaczy, jeśli jest na przykład jakaś mniejszość narodowa, która nie ma trwałej spółki, nie wiem, Łemkowie w Polsce, prawda? Którzy są na Dolnym Śląsku i w okolicach Gorlic, prawda? To nigdzie nie mieliby swojej reprezentacji. Na przykład badania pokazują, i to z ostatnich lat, że wszędzie tam, gdzie są Jowy, jest mniej kobiet w organach przedstawicielskich. Z kolei, proszę Państwa, z drugiej zaś strony to prowadzi do nadreprezentacji lokalnych grup etnicznych. Tak jak z tą Szkocką Partią Narodową, która dzięki temu, że jest zwarta i skoncentrowana, zgarnia wszystko na tym. Tym zaś, co jest, proszę Państwa, szczególnie ciekawe, jest tak zwany gerrymandering, czy Wahlkreis geometrii, ale do Polski przyszło to jako gerrymandering. Ta dziwna nazwa, proszę Państwa, bierze się ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w 1814 roku w stanie Massachusetts
lider miejscowej partii republikańsko-demokratyczno-republikańskiej, była kiedyś taka w Stanach Zjednoczonych, Elbridge Gerry, koniecznie chciał zapewnić zwycięstwo swojej partii. No ale wyborcy mieszkali różnie, Stany Zjednoczone były silnie etnicznie podzielone, prawda? Więc pokroił w dziwaczny sposób okręgi na tym terenie, prawda? I wszystkim zaczęło to przypominać salamandrę. I Jerry Mandeling pochodzi od nazwiska i od salamandry. No tak pokroił, żeby... Otóż Jowy sprzyjają krojeniu okręgów. W bardzo prosty sposób można sobie zapewnić większość. W systemie proporcjonalnym, nawet jak pokroimy, nawet jak zmanipulujemy wybory, to opozycja się dostanie. Może będzie niedoreprezentowana, ale w ogóle będzie. Natomiast w Jowach możemy pokroić tak, żeby jej w ogóle nie było. Albo możemy pokroić je tak, żeby nigdy nie mogła wygrać. Najprościej robi się to tak, że kroi się skupiska zwolenników wrogiej partii i dokłada się je do dużych skupisk zwolenników własnej partii. I głosy zawsze będą wtedy głosami zmarnowanymi. I proszę Państwa, to do dzisiaj w Stanach Zjednoczonych jest często spotykana praktyka, co okręgi wyborcze z 2008 roku z Los Angeles. Zobaczcie Państwo na te granice. No to chyba rzeczywiście na trzeźwo tego nie dałoby rady wymyślić. Ale proszę Państwa, by nie szukać daleko, to są okręgi senackie w Warszawie. Kto z Państwa zna Warszawę? No to jakby to powiedzieć, prawda, że na przykład ten okręg 44, który obejmuje północno-wschodnią Warszawę, oraz na przykład Żoliborz i Śródmieście. To są tereny, które z sobą nie mają nic wspólnego. A dojechać stąd do Śródmieścia, proszę Państwa, to szybciej się dojedzie z Warszawy do Łodzi. Ale jest to jeden okręg. Czyli tak samo tutaj Ursynów, a tu z kolei takie tereny małomiasteczkowe powłączane, luźno stojące do Warszawy. I tu nie ma żadnego mostu nawet, żeby przejechać z jednego na drugie. No i można się domyśleć, jaka partia nigdy nie zdobędzie mandatu senackiego z Warszawy. Dlaczego to zostało tak określone? Tutaj dla równowagi, proszę Państwa, administracyjne granice Warszawy. Są takie kraje, w których granice administracyjne są automatycznie granicami okręgów wyborczych. Więc proszę Państwa, ów gerrymandering jest bardzo realnym niebezpieczeństwem, on jest tak już stosowany. No i przy Jowach on jest po prostu zabójczy. Ten, kto ma władzę, ten, kto kroi okręgi w sytuacji Jowów, może zrobić dokładnie wszystko. Jest to, proszę Państwa, zjawisko bardzo znamienne, bo dla mnie bardzo niebezpieczne, to się w Polsce nie pojawia w debacie wśród krytyków Jowów, a powinno. Otóż, proszę Państwa, jest to pewnego rodzaju odpowiednik naszej kiełbasy wyborczej. Owe pork barrel. Otóż, proszę Państwa, Jowy sprzyjają partykularyzmom lokalnym. Mianowicie, lokalny poseł jest zależny wyłącznie od mieszkańców tego terenu. Jego nie obchodzi, co się dzieje w sąsiedniej gminie, jego nie obchodzi, co się dzieje w całym państwie czy regionie, ponieważ wyborcy z innych terenów w żaden sposób nie wpływają na jego wynik. Zatem on w istocie staje się lobbystą tego terenu. I proszę Państwa, w Stanach Zjednoczonych te problemy pojawiły się na początku XIX wieku i trwają do dzisiaj. To, co Państwo widzicie, to jest słynny most donikąd. Wiąże się to z senatorem Tedem Stevensem z Alaski, z Partii Republikańskiej. Otóż władze strasznie zabiegały o jego głos, bo był potrzebny do większości. Biznes jest biznes. Senator powiedział, będzie mój głos. Jak będzie most? Most do miejscowości Kecika. Proszę Państwa, w tej miejscowości mieszka 50 osób. Całość inwestycji była planowana na 25 miliardów dolarów. Skończyło się tylko na moście za 300 milionów dolarów. W Stanach Zjednoczonych powszechnie nazywa się ten most mostem donikąd.
I proszę Państwa, takich inwestycji są setki. Kilka lat temu była taka statystyka, że w którejś tam kadencji 20 miliardów dolarów wydano tylko na tego typu inwestycje. Zwróćcie Państwo uwagę, że w Polsce najgorliwiej zajowani spośród osób zaangażowanych w politykę głosują bonzowie samorządowi. To będzie dla nich raj. My się w tej chwili zastanawiamy, czy wszystkie akwaparki w Polsce są przydatne. Tak? Czy wszystkie stadiony są przydatne? Lotnisko. No, to drobiazg. Tak? To co się będzie działo, kiedy to zejdzie jakby na jeszcze niższy poziom? Są, proszę Państwa, istotą JOW-ów jest inwestycja w okręgi obrotowe. Tak? Proste przekupywanie miejscowych wyborców. No to, proszę Państwa, ja mieszkam w dzielnicy Warszawy, która kiedyś miała JOW-u, bo kiedyś w Warszawie było tak, że Warszawa podzielona na gminy i dzielnice, że do 20 tysięcy były JOW-y. Były podać 3 dzielnice z JOW-ami, ja byłem w jednej z nich. I ta dzielnica, w której, proszę Państwa, większość dzielnic nie była pokryta siecią kanalizacji. Nie było asfaltowych dróg. W żadnym skrócie nic nie było. Wizja Kononowicza. Infrastruktura z lat 50. I ta gmina wybudowała największy w Warszawie ratusz, który na kilka lat pochłonął 2/3 środków inwestycyjnych, bo trzeba było spłacać kredyt. Oczywiście mieszkańcy się wzburzyli. Tak? Oczywiście ta siedziba była deficytowa. Ktoś tam umieścił prywatną szkołę. Ta prywatna szkoła po 3 miesiącach zniknęła, bo nikt nie był w stanie dojechać do tej dzielnicy. Tak? Nie było odpowiedniej komunikacji, bo to peryferia. Tak? Jaki był los burmistrza? Ano przeprowadzono referendum w jego sprawie. Oczywiście nie było frekwencji w takim referendum, ponieważ tam radni w tych JOW-ach byli zasiedziani od lat, namówili swoich wyborców, żeby nie głosowali. Co dalej było z burmistrzem? A jako, że były JOW-y, to burmistrz, póki był burmistrzem, wyasfaltował cały swój okręg wyborczy, to znaczy 4 ulice. Tak? Nawet nie było to pewnie drogie. Więc co zrobili mieszkańcy? No zagłosowali na faceta, który wyasfaltował to. I on dalej był sobie ranny. Tak? Nie szkodzi, że dzielnica była zablokowana na wiele lat, a siedziba ratusza straszy do dzisiaj. Tak? Dalej, proszę Państwa, wspominałem tutaj o podziałach etnicznych. To może nie dotyczy tak silnie Polski, ale na przykład w krajach afrykańskich, prawda? Jest w Kenii, brytyjskiej kolonii, że jak spojrzymy sobie na mapę podziałów etnicznych i mapę sympatii wyborczych, to się w wielu wypadkach pokrywa. No i może to oczywiście grozić integralności terytorialnej państwa. Otóż, proszę Państwa, gdyby wprowadzić w Polsce JOW-y przy obecnym podziale wojewódzkim, to z województwa podkarpackiego i podlaskiego wszyscy posłowie byliby z PiS-u, a z Pomorza i Wielkopolski wszyscy z Platformy. Andrzej Gwiazda, jeden z dawnych liderów Solidarności, stwierdził, że wprowadzenie w Polsce JOW-ów może w przyszłości zagrozić integralności terytorialnej Polski. Prawda? W kontekście możliwych na przykład tendencji separatystycznych. Dalej, proszę Państwa, któż to jest? Ojciec Chrzestny. Tak. Co się ma Michael Corleone Vito Corleone do JOW-ów? Otóż, proszę Państwa, we Włoszech do 1918 roku były JOW-y. Były także na Sycylii. Tam bardzo szybko doszło do takiego frontu jedności narodu. To znaczy polityk, mafia, ksiądz. Tak? Dlatego Republika Włoska w 1918 roku zlikwidowała JOW-y. To znaczy JOW-y sprzyjają korupcji i zjawisku zwanego kacykizmem. Ono się narodziło w Hiszpanii w XIX wieku, gdzie właśnie w sytuacji JOW-ów faktycznie znikała rywalizacja polityczna, wiadomo było, kto gdzie wykradł i jakby miejscowy kacyk, to się jeszcze wodziło z języków indiańskich, był spoiwem całego układu. Proszę Państwa, w
WIOŁach występuje łatwość fałszowania wyników wyborów. Wyborów proporcjonalnych w skali kraju nie można sfałszować w sposób niezauważony. Natomiast w WIOŁach bardzo łatwo można wypaczyć wyniki, ponieważ okręgi są małe. To jest kasus Ukrainy. Otóż Ukraina miała i ma system mieszany. O ile nie ma większych zastrzeżeń na Ukrainie obserwatorów międzynarodowych co do wyborów proporcjonalnych, natomiast były zastrzeżenia co do wyborów w okręgach jednomandatowych. Otóż w okręgach jednomandatowych często startowali kandydaci popierani przez wielki biznes. Znaczy w ogóle poza komunistami wszystkie partie w Ukrainie były jakby forpocztą wielkiego biznesu. I proszę Państwa, co można zrobić w WIOŁ? No bardzo proste. Można na przykład unieważnić wybory w jednej czy dwóch dzielnicach. I to wystarcza do tego, by mandat przypadał komuś innemu. Zresztą niektóre wyliczenia wskazują na to, że gdyby wybory w 2012 roku na Ukrainie były bez JOW-ów, zakończyłyby się innym rezultatem. I proszę Państwa, kolejny problem z JOW-ami to jest problem bezideowości. To znaczy, że głosujemy na ludzi. Kto nas obchodzi jakiś program? A nas interesuje to, czy pana Mieczysława znamy, jaki ma krawat, czy bije żonę. Ale to, czy on ma jakiś program, czy może zrealizować ten program w oparciu, prawda, o większość w Radzie Miasta i tak dalej. Druga rzecz to jest kwestia mniejszego zła. Tak? To znaczy, na przykład jest ta druga tura w JOW-ach, to nie ma sensu głosowanie na partię, którą popieramy, bo ona i tak nie ma na nic szans. Tak? To od razu zagłosujmy na tę partię, która ma szansę. Tak? I proszę Państwa, kolejna rzecz to jest tak zwana droga do centrum, czyli owa koncentracja na swing states. Swing states i safe seats. Proszę Państwa, otóż w sytuacji, w której walczymy realnie tylko o określoną grupę wyborców, musimy dostosować całą politykę do tej grupy wyborców, która się waha w swoich preferencjach. Stąd często marginalne tematy urastają do rangi wielkiego problemu. Kolejna rzecz, proszę Państwa, to mit tego, że JOW-y zawsze muszą wywoływać silny związek polityka z regionem, że promują lokalnie. Owszem, to może być tak jak w tym okręgu Wielkiej Brytanii, że 160 lat ta sama partia i 50 lat ten sam poseł. Proszę Państwa, na przykład taki Tony Blair. Tony Blair, proszę Państwa, pochodzi z okolic Sunderland i Newcastle, tam jego ojciec był wykładowcą. I jako młody człowiek zaczął swoją karierę tutaj, startując w wyborach. W okręgu wyborczym na przedmieściach Sunderland. Po czym startował w Hackney, w północnym Londynie, takiej inteligenckiej dzielnicy. Po czym startował 40 km od Londynu, w jednym z okręgów, a ostatecznie od 1983 do 2007 roku był posłem z jeszcze innego okręgu w północno-wschodniej. To znaczy często i we Francji, i w Wielkiej Brytanii partie po prostu mają zwykłych spadochroniarzy, wysyłają do innych rolników, tak samo jak to się dzieje w mechanizmie proporcjonalnym. Dalej, proszę Państwa, mitem jest to, że JOW-y dają jakiekolwiek szanse niezależnym politykom spoza wielkich partii. W Kongresie Stanów Zjednoczonych na 535 deputowanych dwóch pochodzi spoza największych ugrupowań politycznych. 99% stanowych legislatur, a poza czterema wszystkie wybierane są w JOW-ach, wywodzi się z dwóch partii. 49 z 50 gubernatorów Stanów Zjednoczonych pochodzi z dwóch największych partii. Jak Państwo wiecie, od pierwszej połowy XIX wieku wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych pochodzą z jednej z dwóch partii. Więc jak to jest odpartyjnienie, ale proszę Państwa, nie jest prawdą to, że JOW-y marginalizują radykałów. Marine Le Pen jest faworytką do pierwszego miejsca, przynajmniej w pierwszej turze wyborów prezydenckich, co w czasach jej ojca było jednak nie do pomyślenia.
wręcz przeciwnie, JOW-y powodują, że wzrasta poparcie dla sił pozaparlamentarnych. Alienowani wyborcy chętnie w tę stronę się kierują w sytuacjach kryzysowych. Naprawa włoskiej polityki za pomocą JOW-ów w latach 90. kompletnie się nie udała i wyrósł z tego Silvio Berlusconi. Dalej, proszę Państwa, nieprawdą jest to, że JOW-y przynoszą stabilne rządy i stabilną większość. Tylko biorąc pod uwagę okres powojenny, to są daty przedterminowych wyborów w Wielkiej Brytanii, ponieważ z reguły były problemy z utrzymaniem albo stworzeniem większości rządzącej. W 1974 roku w Wielkiej Brytanii były dwie elekcje w odstępie kilku miesięcy. Zresztą w poprzedniej kadencji teraz w Wielkiej Brytanii był rząd koalicyjny. Dalej, proszę Państwa, kolejna rzecz to jest konieczność wyborów uzupełniających. O ile w niektórych krajach, gdzie są JOW-y, wymyśla się instytucję zastępcy posła, jak coś się deputowanemu stało, to on wchodzi w jego miejsce, ale w większości wypadków odbywają się po prostu przedterminowe wybory. Moim absolutnie ulubionym przypadkiem jest kasus senatora SLD Władysława Mańkuta, który wygrał takie wybory w Elblągu, proszę Państwa. Dostał tam 4000 ileś głosów w 2007 roku. No widzicie Państwo, przy jakiej frekwencji. No to teraz wyobraźmy sobie, proszę Państwa, że mamy nie tylko Senat, ale i Sejm. Ile mielibyśmy takich kampanii przedterminowych? Dalej, proszę Państwa, mit kontaktu z posłem. Otóż JOW-y rodziły się w XIX wieku, gdzie miasto 50-tysięczne to już było duże miasto. Gdzie w kurialnych wyborach często dosłownie parędziesiąt osób wybierało deputowanego. Proszę Państwa, dziś żyjemy w społeczeństwie masowym. Jak się zapytamy przeciętnego człowieka, czy on zna polityka, to on powie tak. Jak się zapytamy skąd, to ona powie z telewizji. Jeśli my nie mamy czasu chodzić na wybory, to dlaczego mamy mieć czas chodzić na spotkania z posłami, prawda, radnymi i tak dalej? To ilu z nas zna tak naprawdę radnych naszego miasta, osiedla czy dzielnicy? To nie jest bezpośrednio nasz sąsiad, prawda, którego znaliśmy prywatnie, to nie znamy, po prostu. Tak? Chyba że z Facebooka. Dalej, proszę Państwa, mamy do czynienia ze światowym trendem odchodzenia od JOW-ów. W systemach mieszanych polikwidowano JOW-y w ostatnich latach w Rosji i w Bułgarii. W Wielkiej Brytanii likwidacji JOW-ów domagają się i UKIP, i Zieloni. To już to było referendum kilka lat temu w sprawie ograniczenia mechanizmu JOW-ów, ale frekwencja była niska i większość była przeciw. Także we Francji, no oczywiście Rzeczony Front Narodowy, ale nie tylko, jest przeciwko temu. Ale jest, proszę Państwa, jeden kraj na świecie, który JOW-y sobie wprowadził w ostatnich latach, proszę Państwa. Nie wiem, czy pamiętacie, dokąd przed wojną polscy narodowcy chcieli wysłać Żydów? Madagaskar. To jest, proszę Państwa, właśnie Madagaskar. Więc Polska Madagaskarem Europy. Pod tym względem. Natomiast w ogóle z tym Madagaskarem to chodziło o to, że Polska chciała kupić Madagaskar od Francji jako kolonię w okresie międzywojennym. I proszę Państwa, no Madagaskar miał powikłaną historię polityczną. To się wiąże z transformacją demokratyczną wciąż tam trwającą. No ale proszę Państwa, w najstabilniejszych demokracjach, tych, gdzie wpływ obywateli jest największy, tak? Gdzie największy jest poziom kontroli obywateli nad władzą, tak? To znaczy w państwach nordyckich i w Beneluxie, wszędzie są modelowe, niemal ludzie przymiotnikowe prawa wyborcze. No tam wreszcie także, że te kraje, które wyszły z systemów autorytarnych na południe Europy, Hiszpania, Portugalia czy Grecja, także mają pięcioprzymiotnikowe prawa, a nie JOW-y. No, a historia tam była jeszcze chyba trudniejsza niż Polska, jeszcze bardziej brutalna i krwawa. No i proszę Państwa, na koniec związki zawodowe. No jest pewien szkopuł w Polsce, nazywa się NSZZ Solidarność w tej materii. Trudno mi w jakikolwiek racjonalny sposób wyjaśnić przede wszystkim stanowisko Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, która wikłała się w relacje z Pawłem Kukizem i w poparcie dla JOW-ów. Myślę, że to jest efektem trochę fascynacji Stanami Zjednoczonymi w ogóle, prawda, dawnej opozycji solidarnościowej. Także jest to
jak sądzę, związane z takimi postawami antypartyjnymi. Ostatnio jakby przycichła trochę Solidarność w tej materii. Natomiast proszę Państwa, dla związków zawodowych istotne jest to, czy istnieje kultura dialogu społecznego, prawda, i możliwość instytucjonalizacji tego dialogu. Otóż tam na świecie, gdzie są JOWY, z reguły kultura dialogu społecznego nie istnieje, a model stosunków pracy zawsze był modelem konfliktowym. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja. Tam nie ma komisji trójstronnych, mówiąc obrazowo. Tam zawsze, tam, jak wiecie, w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii prawo pracy z reguły nie istnieje, prawda? Jest to po prostu regulowane ogólnymi przepisami prawa. Więc w związku z tym dla związków zawodowych JOWY są niekorzystne pod tym względem. W JOWY wpływ prywatnego biznesu na polityków jest po prostu większy. W systemie proporcjonalnym biznes musi przekupić całą partię. W JOWY może podejść każdego polityka oddzielnie. Kolejna rzecz, która to jest sterowność państwa. Żeby wprowadzić jakąś reformę, to państwo musi w jakikolwiek sposób mieć siłę. Czasem eksplozja lokalnych partykularyzmów temu nie sprzyja. To jest kasus płacy minimalnej. Ona jest prosta do wprowadzenia w kraju unitarnym, w kraju federalnym niekoniecznie. No i kolejna rzecz, to jest deterytorializacja świata pracy. Otóż w Stanach Zjednoczonych związki zawodowe pokłały się relacje politykami, zwłaszcza z Partią Demokratyczną, z wielu powodów, chociaż nie tylko. No, czasami były to też układy o charakterze mafijnym, to zna historię amerykańskich związków zawodowych, kto wie. Proszę Państwa, to miało pewien sens, ponieważ robotnicy z reguły mieszkali w skupiskach. To dziś w świecie zachodnim mówi się, jakieś dzielnice, to jest dzielnica robotnicza i tak dalej. Głosy związków miały bezpośredni wpływ wtedy, prawda? Można było sprzedawać. Tak, zamiast za jakieś ustawy korzystne dla związku. Tymczasem teraz następuje jakby deterytorializacja świata pracy. Prawda? Wszyscy migrują, przeprowadzają się. Tak? Dawne więzi społeczne znikają. Stąd siła oddziaływania związków zawodowych w JOWY jest po prostu mniejsza. W systemie, w którym mamy wpływ na politykę w skali całego kraju, związek zawodowy ma pewne znaczenie. Tak? Tylko te parę dziesiąt czy paręset tysięcy głosów może być na coś wpływ. Obecnie w JOWY już nie. A zresztą, no właśnie, pracownicy coraz częściej są tymi, którzy emigrują, jak w XIX wieku w Ameryce Łacińskiej, często ludzie nie mieli tych praw wyborczych. No i proszę Państwa, ostatni, najprostszy argument. Uzwiązkowienie w państwach, gdzie nie było, nie ma i nie będzie JOWY-ów. No zauważcie Państwo, że tam są kraje o najwyższym, mówię oczywiście o poziomie Europy i świata zachodniego, o najwyższym poziomie uzwiązkowienia. A więc wszystkie państwa nordyckie, Belgia i Luksemburg, a najniżej to jest poziom Holandii i Hiszpanii. I dla porównania, proszę Państwa, związkowienie w państwach z JOWY-ami. Jakbyśmy zaczęli sobie wyciągać średnią, no to myślę, że dane byłyby tu absolutnie jednoznaczne, jakby jeszcze byśmy stąd wycięli Australię i Irlandię, które mają ten system głosów przechodzący, które nie są czyste JOWY, to byłoby jeszcze ciekawiej. No i w tym sensie jakby stanowisko Solidarności, myślę, że nieoficjalne mimo wszystko, jest chyba trochę oderwane od realiów związkowych. No i miejmy nadzieję, że się zmieni. I to tyle z mojej strony, także dziękuję bardzo.